Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, moje wystąpienie zacznę w ślad za moimi przedmówcami od tego, że chciałbym serdecznie podziękować organizatorom za to, że umożliwiają mi przedstawienie kilku uwag na temat problematyki przesłanek łączenia KAR. Dziękuję bardzo za zaproszenie do Opola. Jest to moja pierwsza wizyta tutaj w Uniwersytecie Opolskim. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Ze względu na dyscyplinę czasową jestem zmuszony ograniczyć bardzo katalog problemów, które chciałbym Państwu przedstawić, a problemów dotyczących właśnie przesłanek orzekania kary łącznej na gruncie kodeksu karnego po noweli z lutego 2015 roku. Otóż po tej noweli artykuł 85 kodeksu karnego zmienił swój kształt, ustawodawca go rozbudował, dodając pewne przesłanki negatywne i pozytywne orzekania kary łącznej, de facto w miejsce przesłanki wydania pierwszego, chociażby nieprawomocnego orzeczenia. Tutaj muszę powiedzieć od razu, że bliski jest mi pogląd profesora Kardasa z Krakowa, który twierdzi, że na skutek tej nowelizacji tak naprawdę nie doszło do jakiejś rewolucyjnej zmiany, do przebudowania kształtu zbiegu przestępstw i zasad orzekania kary łącznej. A tak naprawdę ustawodawca jedynie przesunął w cezurę czasową, do której można mówić o zbiegu przestępstw. W miejsce bowiem przesłanki pierwszego, chociażby nieprawomocnego wyroku, wprowadził przesłankę negatywną orzekania kary łącznej w postaci popełnienia przestępstwa w trakcie odbywania kary, czyli z momentu wydania pierwszego, chociażby nieprawomocnego wyroku, tę cezurę czasową przesunięto na moment rozpoczęcia wykonywania kary. I na tej negatywnej przesłance orzekania kary łącznej w postaci popełnienia przestępstwa w trakcie odbywania kary chciałbym się skupić, czyli moje wystąpienie właściwie będzie skoncentrowane na paragrafie trzecim artykułu 85. Zgodnie z tym przepisem nie można połączyć kary orzeczonej za przestępstwo popełnione w trakcie odbywania innej kary za wcześniej popełnione przestępstwo, czyli w pewnej przestrzeni czasowej między rozpoczęciem wykonywania kary i zakończeniem odbywania kary. Artykuł 85, paragraf 3 w sensie literalnym określa zatem pewną przestrzeń czasową, w której popełnienie przestępstwa stanowi negatywną przesłankę orzekania kary łącznej, negatywną przesłankę łączenia kar, tak właściwie należałoby powiedzieć. Cóż to jest rozpoczęcie wykonywania kary? Rozpoczęcie wykonywania kary, gdy chodzi o karę ograniczenia wolności, ma miejsce wtedy, gdy sprawca rozpoczął świadczyć pracę, jeżeli kara ograniczenia wolności polega na pracy. Natomiast w przypadku kary ograniczenia wolności w formie potrąceń, to rozpoczęcie wykonywania tejże kary następuje z pierwszym dniem okresu, w którym dochodzi do pierwszego potrącenia. Natomiast w przypadku kary pozbawienia wolności będzie to osadzenie skazanego w zakładzie karnym. Natomiast zakończeniem wykonywania kary będzie wypełnienie wszystkich obowiązków związanych z karą ograniczenia wolności, upływ terminu, na który kara została orzeczona. Zakończeniem wykonywania tej kary będzie również wydanie postanowienia o uznaniu tej kary za wykonaną w trybie artykułu 64 Kodeksu Karnego Wykonawczego, a także zwolnienie z tej kary na podstawie artykułu 83 Kodeksu Karnego. Natomiast zakończenie kary pozbawienia wolności, tu chyba rzecz oczywistą powiem, to odbycie tej kary w całości, ewentualnie upływ 6 miesięcy od upływu okresu próby w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia. Myślę, że problem uchwycenia tego momentu rozpoczęcia i zakończenia kary nie budzi większych wątpliwości ani w orzecznictwie, ani w literaturze. Większe problemy budzi kwestia popełnienia przestępstwa w trakcie odbywania kary. Musimy pamiętać, że proces odbywania kary jest procesem dynamicznym, który może być przerwany na jakiś okres czasu, prawda, który może być wstrzymany na skutek zastosowania różnych instytucji. Właśnie powstaje pytanie, czy popełnienie przestępstwa wtedy, kiedy dochodzi do przerwania odbywania kary,
czy też wstrzymania jej wykonywania stanowi negatywną przesłankę orzekania kary łącznej. Tu chciałbym przeanalizować kilka przypadków, konkretnych przypadków w kontekście dopuszczalności łączenia kar. Pierwsza sytuacja to jest sytuacja przerwy. Wyobraźmy sobie taki przypadek, w którym rozpoczęto wykonywanie kary pozbawienia wolności, prawda? Następnie sąd penitencjarny orzekł przerwę i w trakcie tej przerwy doszło do popełnienia przestępstwa. Pytanie jest takie, czy karę za to przestępstwo można połączyć z tą karą, którą sprawca odbywał zanim sąd penitencjarny zastosował przerwę. No, wydaje się, że musimy chyba przyjąć, że w trakcie przerwy kara nie jest odbywana. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Skoro kara nie jest odbywana w trakcie przerwy, to znaczy, że sprawca nie popełnił przestępstwa w trakcie odbywania kary, ergo dopuszczalne jest połączenie kary za przestępstwo popełnione w czasie przerwy z tą karą, którą sprawca odbywał, zanim udał się na przerwę. Nieco bardziej skomplikowana jest chyba sytuacja warunkowego przedterminowego zwolnienia i popełnienia przestępstwa, nowego przestępstwa w okresie próby w związku z warunkowym przedterminowym zwolnieniem. Otóż można odnotować w orzecznictwie stanowisko Sądu Apelacyjnego w Katowicach z ubiegłego roku, w którym to sąd jednoznacznie stwierdza, że w przypadku okresu próby w związku z warunkowym zwolnieniem sprawca odbywa, i tu w cudzysłowie się to pisze w tezie, odbywa karę. Jeżeli rzeczywiście taki pogląd mielibyśmy zaakceptować, to trzeba byłoby konsekwentnie przyjąć, że popełnienie przestępstwa w okresie próby ma miejsce w trakcie odbywania kary i w konsekwencji nie ma możliwości połączenia tejże kary z karą, z której odbycia sprawca został warunkowo zwolniony. Ale proszę Państwa, myślę, że ten pogląd to jest nieporozumienie, dlatego że gdyby ustawodawca traktował okres próby przy warunkowym zwolnieniu jako czas odbywania kary, to w artykule 160 paragraf 8 Kodeksu Karnego Wykonawczego postanowiłby, że w razie odwołania warunkowego zwolnienia okres próby podlega zaliczeniu na poczet kary. Tymczasem tam znajduje się zupełnie odmienna regulacja. Okresu próby nie zalicza się na poczet kary w razie odwołania warunkowego zwolnienia, co oznacza, że w przypadku warunkowego zwolnienia i okresu próby nie ma mowy o odbywaniu kary. W konsekwencji w razie popełnienia przestępstwa w trakcie okresu próby w związku z warunkowym zwolnieniem w sensie formalnym będą zachodziły podstawy do połączenia kar, co też zresztą ostatnio, bowiem 25 stycznia tego roku, przesądził Sąd Najwyższy w uchwale w sposób jednoznaczny, stwierdzając, że popełnienie przestępstwa w okresie próby w związku z warunkowym przedterminowym zwolnieniem nie stanowi negatywnej przesłanki orzekania kary łącznej obejmującej karę orzeczoną za przestępstwo popełnione w okresie próby z karą, z której odbycia sprawca został warunkowo zwolniony. Nie chciałbym tutaj wchodzić w problematykę relacji między tym poglądem i sformułowaniem zawartym w artykule 85 paragraf 2, gdzie mowa o wykonalności kary i artykułem 82 paragraf 2 Kodeksu Karnego, który wyraźnie przewiduje możliwość łączenia kary, z której odbycia sprawca został warunkowo zwolniony, z inną karą. Proszę Państwa, kolejna sytuacja to wstrzymanie wykonania kary. W kodeksie postępowania karnego znajduje się kilka przepisów, które przewidują możliwość wstrzymania wykonania kary. Chodzi mi o artykuł 532, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, gdzie sąd kasacyjny jest władny wstrzymać wykonanie orzeczenia. Chodzi mi również o przepisy dotyczące wznowienia postępowania, a także kwestie przywrócenia terminu, gdzie w tymże postępowaniu incydentalnym zachodzi również możliwość wstrzymania wykonania kary. Więc powstaje pytanie, czy jeżeli sprawca po wstrzymaniu wykonania kary popełni przestępstwo, czy zachodzą podstawy do połączenia kary za to nowe przestępstwo, nowo popełnione, z karą, której wykonanie wstrzymano. Otóż ja pozwoliłem sobie wyrazić pogląd, że w takim przypadku no nie mamy do czynienia z odbywaniem kary, w związku z tym ta negatywna przesłanka z artykułu 85 paragraf 3 Kodeksu Karnego nie jest spełniona. Ten pogląd został skrytykowany przez pana sędziego Dariusza Kale i panią doktor Maję Klubińską, zresztą z mojego rodzimego uniwersytetu, którzy twierdzą, że to wstrzymanie ma charakter tymczasowy.
skoro ma charakter tymczasowy, to znaczy, że trzeba uznać, że ono nie ma de facto wpływu na proces odbywania kary. Trzeba przyjąć pewną fikcję, że jednak skazany w tym czasie karę odbywa. To by dalej oznaczało, że ta negatywna przesłanka zachodzi. W odpowiedzi na tę krytykę musiałbym stwierdzić, że artykuł 85, paragraf 3 kodeksu karnego mówi o odbywaniu kary i popełnieniu przestępstwa w trakcie odbywania tejże kary. Z przepisu tego nie wynika, że przerwa w odbywaniu kary, czy też wstrzymanie jej wykonania, które ma charakter tymczasowy, nie ma wpływu na przyjęcie, że w danym wypadku mamy do czynienia z odbywaniem kary. Musimy, proszę Państwa, do tego podejść chyba w sensie faktycznym. Jeżeli dochodzi do wstrzymania wykonania kary, to trudno tutaj mówić o procesie odbywania kary, a skoro nie ma procesu odbywania kary, nawet jeżeli on ma charakter tymczasowy, co ma miejsce i w przypadku wstrzymania wykonania kary, i w przypadku przerwy, to jednak ta negatywna przesłanka nie jest spełniona. Ponieważ pewnie mi się kończy powoli czas, to jeszcze tylko jeden przypadek chciałbym Państwu przedstawić, przypadek ucieczki skazanego z zakładu karnego. Powstaje pytanie, jeśli skazany ucieka z zakładu karnego i popełnia na wolności przestępstwo, czy karę za to przestępstwo nowo popełnione, także za przestępstwo samouwolnienia, można połączyć z karą odbywaną przed samouwolnieniem. Nie mam wątpliwości, że nie jest dopuszczalne połączenie kary odbywanej przed samouwolnieniem z karą za przestępstwo samouwolnienia. Dlaczego? Dlatego, że, proszę Państwa, usiłowanie tego przestępstwa, już usiłowanie, ma miejsce w trakcie odbywania kary. A skoro usiłowanie i de facto dokonanie ma miejsce w trakcie odbywania kary, to znaczy, że nie można połączyć kary odbywanej przed samouwolnieniem z karą orzeczoną za przestępstwo samouwolnienia. Sytuacja nieco komplikuje się w przypadku przestępstwa niepowrotu. Nie ulega wątpliwości, że sprawca, który przebywa legalnie na czasowym zwolnieniu, na przepustce i nie wraca do zakładu karnego, w sensie faktycznym kary nie odbywa. Gdyby poprzestać tylko i wyłącznie na tym stwierdzeniu, trzeba byłoby konsekwentnie dojść do wniosku, że za przestępstwo niepowrotu i dalsze przestępstwa popełniane w trakcie nielegalnego pobytu na wolności, że kary za te przestępstwa można byłoby połączyć z karą, którą sprawca powinien odbywać w zakładzie karnym przed popełnieniem przestępstwa niepowrotu. Podnosi się w doktrynie, że takie rozwiązanie godziłoby w ratio legis regulacji zawartej w artykule 85, paragraf 3 kodeksu karnego, którym było to, aby nie premiować sprawcy z powodu jego nielegalnych zachowań. Bo gdybyśmy rzeczywiście przyjęli tutaj dopuszczalność połączenia obydwu kar, to z tego powodu, że sprawca popełnił przestępstwo na wolności, przebywając nielegalnie na wolności, byłby premiowany możliwością orzeczenia kary łącznej. Ale chciałbym zadać pytanie już na sam koniec, czy owo ratio legis jest wystarczającym argumentem za odejściem od wykładni literalnej artykułu 85, paragraf 3 kodeksu karnego? Czy to jest dostateczny argument, aby od wyników wykładni literalnej odstąpić, zwłaszcza, że przepis ten przewiduje pewien wyjątek, który nie powinien podlegać wykładni rozszerzającej? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie profesorze.